Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, dzień dobry, Bóg jest dobry, halleluja, chwała Jezusowi Chrystusowi za to wszystko, co dla nas zrobił, za zbawienie, z łaski, za darmo, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, ale przez wiarę w zastępczą Jego ofiarę. Parę słów, kochani słuchacze, oglądacze, na temat nowego przymierza we krwi Jezusa Chrystusa. Jak sam powiedział nam i zapisane to jest w Ewangeliach, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Gdzie będzie wylana? Właśnie, katolicy wierzą, że to jest literalnie krew w kielichu i robią tę tak zwaną transubstancjację, przemienienie. Wierzą, że ksiądz ma moc przemieniać wino w krew. To ciekawe, Jezus zamienił wodę w wino, a ksiądz katolicki wino zamienia w krew. Ciekawe, nie? Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Kiedy będzie wylana? Na ołtarzu Golgoty. Następnego dnia będzie wylana. To było tak, według mnie, że w środę w nocy, przed wielkim dorocznym szabatem przaśników, Jezus odbył tą wieczerzę, tą kolację nowego przymierza ze swoimi uczniami, a następnego dnia, znaczy we wtorek wieczór musiała mieć miejsce ta kolacja, natomiast w środę był postawiony przed sądem i ukrzyżowany, zdjęty z krzyża tuż przed czwartkiem, przed rozpoczęciem wielkiego dorocznego szabatu. I wtedy, jak złożyli go do grobu, to spędził w grobie 3 dni, 3 noce, 72 godziny, powstał z martwych wieczorem w sobotę. To tak pokrótce, ale nie na tym chcę się skupić, tylko na nowym przymierzu. Co to jest nowe przymierze? Krew będzie wylana, czyli to będzie w najbliższej przyszłości, to się wydarzyło dosłownie następnego dnia, gdy został złożony, no, został zabity jako złoczyńca, ale został zabity jako sędzia wszystkich ludzi, tak naprawdę jako sędzia, który przyjął karę na siebie, przyjął karę za przestępców, co po niektórych, tych, którzy pokutują przed Nim i przyjmują Go jako Pana i Zbawiciela, co po niektórych, On wypuszcza na wolność. I z tej wolności możemy korzystać dzięki ofiarniczej śmierci naszego Zbawiciela. Halleluja. Chwała Bogu za te cudowne prawdy, które przynoszą wolność. Halleluja. Duchową wolność. Dzięki Jezusowi Chrystusowi za to. I o nowym przymierzu mówi również list do Hebrajczyków, bowiem ganiąc ich zapowiada, oto nadchodzą dni, mówi Pan, mówi Jahwe, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Jak widzicie, nowe przymierze jest dla domu Judy i dla domu Izraela. Nie było zapowiedzi nowego przymierza dla jakiegoś wyimaginowanego kościoła. Nowe przymierze, o którym mówi autor listu do Hebrajczyków, on to po prostu cytuje z Jeremiasza, proroka. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Jahwe. Umieszczę swe prawo, dosłownie, Torę, Jahwe mówi, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu, będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Jahwe, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Jahwe, ponieważ odpuszczę ich występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Widzisz, jak Bóg mówi do ciebie, to ty wiesz, że On ci wybaczył. To On mówi do ciebie, nie ksiądz, nie pastor, ani żaden nawiedzony troll z internetu. Nie ma znaczenia, co ludzie mówią dookoła, ty wiesz, masz świadectwo w sobie, bo słyszysz od Boga. To jest ten duch, którego Jahusza Jezus nam obiecał, że pośle Ruach HaKodesh, ona nas wprowadzi we wszelką prawdę. To jest osobiste słyszenie głosu Bożego. I to jest to nowe przymierze, które było zapowiadane, że Bóg umieści swoje prawo dosłownie, pokażę wam, literalnie to jest Tore. To jest tutaj, Jeremiasza 31-33, Bible Hub. I możecie sprawdzić ten werset. Pismo mówi,
I will make after days those, says Yahuwah. I will put my law, jest Torah. Natati et Torati. Mamy to słowo, Torah. Direction, instruction, law. Kierunek, instrukcja, prawo. Jest takie miejsce w przypowieściach Salomona, gdzie Salomon mówi o tym, żeby słuchać nauki, synu, słuchaj nauki swojej matki. I tamto słowo w języku hebrajskim, nauka matki, to jest Torah. Znowu, mamy Torę. Po prostu nauka, instrukcja. Czyli jego, swoje prawo, swoją instrukcję, naukę Bóg włoży do serca, w głębi jestestwa Izraela, Izraelity. I mamy na początku tych nawróconych Izraelitów. Mamy oczywiście głowę Izraela, Jezusa Chrystusa, Jahusze Mesjasza. Mamy jego apostołów, byli wszyscy Izraelici. Mamy również te 120 osób, potem 3000 osób, które nawróciło się w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest Izrael Boga zapieczętowany Duchem Świętym. I to jest nowe przymierze. Tu natomiast mam na internecie do czynienia z pewnym człowiekiem, Damian Wrona się nazywa. On nie rozumie, czym jest nowe przymierze. Wielu ludzi nie rozumie. Wielu ludzi jest w błąd wprowadzonych i wprowadza innych w błąd. Pismo mówi, że przyjdzie wielu fałszywych nauczycieli i wprowadzą wielu w błąd. I niestety Damian Wrona padł ofiarą tych fałszywych nauk chrześcijaństwa. Chrystus kapłanem nowego przymierza, pisze Damian Wrona, tak? Tylko jak on rozumie to nowe przymierze? Może niekoniecznie założył nowy kościół, ale jak zwał, tak zwał, to co stare przeminęło. Niektórzy nie umieją się z tym pogodzić, na siłę podążają za Mojżeszem. Już w czasach apostolskich byli tacy ludzie. Damian Wrona kompletnie nie rozumie, o czym mówi Pismo Święte. Jak widzicie, nowe przymierze to jest Tora do serca człowieka, czyli to, co mówił Mojżesz. Tylko że Mojżesz nie mówił sam od siebie, to Bóg wygłosił dekalog, nie Mojżesz. Bóg tylko to spisał. Więc taki człowiek, taki Damian Wrona, kracze o czymś, ale nie rozumie ta Wrona, o czym kracze. Zobaczcie sami. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, Jam jest Pan, nie lubię tego, bo to nie jest imię. Jam jest Jahwe, Jahuwa, Bóg Twój, który Ci wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Biblia Lubelska robi tutaj lepszą robotę. Proszę. Ja jestem Jahwe, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Do kogo mówił Bóg te słowa? Do kogo mówił? Do całego narodu, do całego Izraela, zarówno Izraelitów, jak i pogan, którzy wyszli razem z Izraelem z Egiptu. Wtedy wszystek lud, słysząc grzmoty błyskawicy oraz głos trąby, widząc górę dymiącą, przelekł się, drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Więc tu mamy przykład takiego okłamanego człowieka, który nie rozumie, że to nie jest podążanie za Mojżeszem, ale to Bóg mówił. Mojżesz tylko to spisał. To samo jest potem, na przykład w Ewangelii Marka, podobnie Jahusza tłumaczy. Trafnie powiedział o was obłudnikach prorok Izajasz w proroczych słowach. Naród ten czci mnie wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie. Pytanie mam. Kogo naród czcił? Izajasza? Bo Jezus mówi tutaj, że to Izajasz w proroczych słowach powiedział o was. Naród ten czci mnie wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie. Jest to skrót myślowy. Znowu, Damian Wrona nie rozumie, co to są skróty myślowe. Jezus Chrystus ich używał. Izajasz nie miał na myśli, żeby naród czcił Izajasza. I Jezus też nie miał na myśli, że tutaj to są słowa Izajasza. Naród ten czci mnie wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie. Te słowa należą do Boga. To Bóg powiedział przez Izajasza. I tak się po prostu mówi potocznie, że Izajasz powiedział. Czczą mnie bezskutecznie, przedstawiając ludzkie słowa jako naukę Bożą, tak? Czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. To samo dotyczy takich ludzi jak Damian Wrona, którzy uległ fałszywym nauczycielom,
którzy usuwają przykazania Boże, trzymają się ludzkiej tradycji. I mówił do nich, umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mówił do nich Izajasz, ale tak naprawdę to Bóg mówił przez Izajasza. To samo z Mojżeszem. My nie idziemy za Mojżeszem, tylko za Bogiem. Natomiast Damian Wrona tego nie rozumie. I to jest tragedia, że ludzie, którzy nie mają zrozumienia objawienia od Boga, biorą się za nauczanie Słowa Bożego. Sobie tym krzywdę robią, bo tylko siebie ośmieszają. Po mnie to spływa jak po kaczce. Po mnie to spływa, bo na mnie jest Boża oliwa. Mojżesz tak powiedział, czci ojca swojego, matkę swoją oraz kto złoży ci ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. Dalej Jezus cytuje Biblię. Czy Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją? Przecież wyraźnie czytałem z Dekalog, to Bóg wygłosił własnymi ustami. Dlaczego tu jest napisane Mojżesz tak powiedział? Mojżesz tego nie powiedział. Bóg to powiedział z góry Synaj. No ale mało inteligentni ludzie nie rozumieją, czym jest skrót myślowy. Mojżesz tak powiedział, bo Księga Mojżeszowa tak mówi. Izajasz tak powiedział, bo Księga Izajasza tak mówi. My mówimy tak. Dzieje apostolskie mówią. I cytujemy coś, tak? A w dniu Pięćdziesiątnicy nagle... No i mówimy, dzieje apostolskie mówią. Na przykład, o, dzieje apostolskie. Kiedy nadszedł... A dzieje apostolskie mówią tak. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na jednym miejscu. Czy dzieje apostolskie to jest osoba? No nie. Autorem jest Łukasz i to opowiada, co tam się wydarzyło. Możemy powiedzieć, dzieje apostolskie mówią, tak? Mówimy, Marka mówi, Ewangelia Marka. No, są słowa Jezusa w Ewangelii Marka zapisane. Tak samo w Księgach Mojżeszowych są słowa Boga zapisane. W Księdze Izajasza są słowa Boga zapisane. Bóg mówił. Więc taki zarzut, niektórzy nie umieją się z tym pogodzić, na siłę podążają za Mojżeszem, to jest fałszywy zarzut. To ktoś, kto ma mało inteligencji, żeby rozpoznać nawet tekst literacki. Jakie wykształcenie za sobą ma taki człowiek? Podstawowe, średnie, maturę zdał w ogóle z polskiego. To wymaga odrobiny takiej ogłady w rozeznaniu zwykłego tekstu literackiego, polskiego tekstu. W czasach apostolskich jacy ludzie byli? Apostoł Jakub mówi, że kto w jednym zgrzeszy, winny jest wszystkiego. Jeżeli ktoś mówi, ja nie kradnę, ale cudzołożysz, to winny jesteś wszystkiego, bo ten sam Bóg, który powiedział nie kradnij, to ten sam Bóg, który powiedział nie cudzołóż. To jak ja nie kradnę, to przecież jest jedno z przykazań Dekalogu, nie kradnij. No ja nie kradnę, żyję uczciwie. To co, podążam za Mojżeszem? I to jest coś złego? Nie. To są ludzie, według Pisma Świętego, jest dużo głupich panien, które mają puste lampy. Powiedzmy, że lampa to głowa, tak? I pusto w tej głowie jest. Pięć mądrych, pięć głupich panien. O tym mówi jedna z Ewangelii, tak? Jezus mówił taką przypowieść o głupich, mądrych pannach. Te głupie miały lampy, ale one były puste. Jak się mówi, że tam... Ktoś zarobił w lampę z liścia. Tak? Tak się mówi w slangu, no nie? To znaczy, że lampę ma i tam w lampie brakuje oleju, brakuje oleju w głowie. Trzeba modlić się do Boga, żeby tam nalał coś w tą pustą czaszkę, nie? Żeby jakąś tam mądrość i zrozumienie dał Słowa Bożego. A jak się nie ma tej oliwy, no to jest ciemność, bo lampa jest pusta, wtedy nie ma światła. Nie ma światła poznania, zrozumienia, objawienia. Jahusza Mesjasz nie założył żadnego kościoła, jest to propaganda jezuicka. Ktoś, kto upiera się przy używaniu słowa kościół, ten wspomaga tego morderczego ducha jezuitów. Bo dlatego, że to kościół to był zawsze rzymskokatolicki i nie przypadkiem ojcowie reformacji odrzucili kompletnie to słowo kościół. Nie ma go ani w Bibliach Marcina Lutra, ani w Bibliach Williama Tyndale'a i we wczesnych przekładach reformacyjnych. Słowo kościół, church, kirche było odrzucane przez prawdziwych protestantów. Dzisiaj to ludzie nie rozumieją, jaki to ma wymiar, że jest to po prostu polityka religijna. Kościół to jest absolutnie polityczne słowo. To nie jest rzetelny przekład Słowa Bożego. Ktoś się upiera przy tym, to jest głupi, jest po prostu kompletnym dyletantem, nie zna się na rzeczy.
I to właśnie ludzie, którzy propagowali słowo Kościół i wściekli byli na Williama Tyndale'a, że odrzucił to słowo ze swojego przekładu i nie użył tam słowa church, to właśnie ci ludzie zamordowali Williama Tyndale'a. Właśnie za słowem Kościół stoi duch morderstwa. A jeszcze parę komentarzy wcześniej. Tenże pacjent, Damian Wrona, stawiał mi, insynuował taki zarzut, że prawdopodobnie w czasach dawnych, tam na początku, wiecie, tego, jak on to nazywa, pierwszego kościoła, to ja prawdopodobnie bym mordował tych tak zwanych tam chrześcijan. Nie. Ja nie morduję ludzi. Może męczę ich prawdą Słowa Bożego, bo jest to ostry, obosieczny miecz i to niewygodnie jest słuchać pewnym patologicznym kłamcom. To w tym sensie tak. Ale ja nie mam w sobie ducha morderstwa. Ja wierzę w to, co Jezus Chrystus powiedział, że się modlić o wrogów i błogosławić tych, co nas prześladują i zło dobrem zwyciężać. To taka jest nauka Jezusa Chrystusa i Damian Wrona, ty powinieneś znać te nauki Jezusa Chrystusa i wiedzieć, i rozumieć, że jeśli ja wyznaję publicznie Jezusa Chrystusa jako mojego Pana, to ja nie mam w sobie ducha morderstwa. Chrystus jest kapłanem Nowego Przymierza, jest to kapłaństwo melchizedekowe, jest to melchizedekowy porządek Tory. O tym jest Nowe Przymierze. Nowe Przymierze, jak mówi tutaj, Abraham Gaines zapowiada nadchodzą dni, zawrę z domem Judy i z domem Izraela Nowe Przymierze. Co to jest? Tora w sercu, jak pokazywałem w Babel Hub. Jest to cytat z proroka Jeremiasza. Tu list do Hebrajczyków 8. Cytuję, list do Hebrajczyków, cytuję, jakbym mógł mówić, nie? Skrót myślowy. Trzeba myśleć, żeby zrozumieć skróty. Nie? Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja przestałem dbać o nich, mówi Jahwe. Jakie, takie jest to przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Jahwe. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, oni będą mi ludem. I tak się stało. Bóg dał Torę w nasze myśli, dlatego myślimy poważnie o Jego przykazaniach. Dlatego zachowujemy Jego przykazania, ponieważ mamy je wypisane w sercu. Dlatego nie żremy świniny. I dlatego świętujemy sobotę, ponieważ mamy Torę w sercu. My mamy nowe przymierze z Bogiem. Jeszcze o nowym przymierzu też bardzo ładnie mówi Ezechiel 36:26-27. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów, przestrzegali przykazań, według nich postępowali. Taki jest właśnie owoc przebywania Ducha Bożego w sercu człowieka. Że ten człowiek przestrzega przykazań Boga i według nich postępuje. A nie w taki sposób, jak to Damian Wrona, który przeczy temu, co mówią przykazania Boże i nie postępuje według tych przykazań, ale wykręca Słowo Boże i chce wmówić, nakłamać nam, że przykazania Boże przeminęły. To, co przeminęło, to moje stare życie, moja stara identyfikacja. Ja kiedyś byłem po prostu poganinem, ale teraz w Chrystusie Jezusie kim jestem? Według Nowej Biblii Gdańskiej bardzo dobrze to jest tu przetłumaczone. Niegdyś poganie w cielesnej naturze, nazywani nieobrzezaniem z powodu obrzeski, tej fizycznej, na cielesnej naturze, byliście tamtego czasu bez Chrystusa, oddzieleni od obywatelstwa Izraela. Obcymi dla przymierza obietnicy, nie mający nadziei oraz bez Boga na świecie. Wtedy bez Chrystusa byłem oddzielony od obywatelstwa Izraela. A teraz w Chrystusie jestem obywatelem Izraela. I tak to mówi grecki tekst. I Nowa Biblia Gdańska precyzyjnie to wykłada. Czego oczywiście Damian Wrona nie rozumie, bo skąd ma rozumieć, jeśli nie prosi Boga o zrozumienie i nie respektuje całego Jego słowa. Bo całe Pismo jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe Pismo.
Nie tylko pojedyncze jakieś wyrwane z kontekstu fragmenty. Całe pismo. Jak napisał Paweł do Tymoteusza. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. No ja znam Jeremiasza, znam Ezechiela, znam. I wiem, co Pismo mówi, że jak Duch we mnie przebywa, to ja będę spełniał przykazania Boga. Dlatego świętuję sobotę tak, jak Jezus Chrystus świętował. A jak ktoś twierdzi, że zna Boga, a nie zachowuje Jego przykazań, według Biblii jest kłamcą. Zaraz wam pokażę. Dalej. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Mamy wykrywać błędy, poprawiać, korygować się, aby człowiek Boży był jaki? Doskonały. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy, mówi pierwszy list Jana. Czyli apostoł Jan tak pisze do nas. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. O i tak może zakończę to wideo. Damian Wrona, jesteś kłamcą i prawdy w tobie nie ma. Pokutuj, nawróć się do Jezusa Chrystusa, uważnie czytaj Biblię. Bóg wybacza grzech. Ja ci błogosławię, bo Bóg mówi, żeby błogosławić wrogów. I tyle, żeby starać się zło zwyciężyć dobrym. Niech dobry Bóg da ci opamiętanie i naleje dużo oliwy w twoją lampę, która obecnie jest pusta. Halleluja. Shalom na każdy wierny Bogu dom.